Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Szanowni Państwo, do rankingów podchodzę z dużym dystansem. Z dużym dystansem podchodzę do wszelkiego rodzaju plebiscytów. Ale kiedy okazuje się, że zaprzyjaźnione sąsiednie miasto jest w pierwszej setce, a Ostrowiec w szóstej, to rodzi się pytanie, dlaczego tak się stało. I dzisiaj postaram się uzyskać odpowiedź od prezydenta Starachowic, Marka Materka. Witam w studio. Dzień dobry, panie redaktor. Dzień dobry Państwu. Panie prezydencie, już wie Pan, o którym rankingu mówię. Panie redaktor, podejrzewam, że wiem, ale jak do tego doszło, nie wiem. No właśnie, Rzeczpospolita ogłosiła, że Starachowice, biorąc pod uwagę zrównoważony rozwój miasta, znalazło się w pierwszej setce. Co Pan zrobił? Tam różne wskaźniki są tak naprawdę brane pod uwagę, między innymi to, ile miasto pozyskuje środków zewnętrznych, ile ma wydatków inwestycyjnych, w jaki sposób wygląda zadłużenie samorządu. Wiele wskaźników tak naprawdę jest branych przez Dziennik Rzeczpospolita pod uwagę. Nie wiem, co ostatecznie zdecydowało o takim poziomie naszego miasta, jednak jeśli w tych rankingach różnych, ogólnopolskich, miasto nie idzie w dół, a w górę, to jest to dobre i z tego się cieszę. W przypadku Ostrowca Świętokrzyskiego jesteśmy poniżej 500 miejsca. Względem Starachowic to jest realny ranking? Moim zdaniem pozycja Ostrowca w tym rankingu jest niemiarodajna, dlatego że patrząc na to, jak miasto się rozwija, patrząc na to, co w mieście się dzieje, to dla mnie to miejsce dalekie Ostrowca w stosunku do innych samorządów, które też znam i wiem, co robią, w jaki sposób funkcjonują, jest dla mnie niemiarodajne. Nie wiem, z czego to wynika, natomiast myślę, że warto to zbadać. Jak przygotowywaliście się do zaistnienia w tym rankingu? Wypełnialiście jakieś ankiety? Bo być może jest to ludzki błąd po prostu. Z tego, co wiem, pracownicy wypełniali także ankiety, bo to oprócz tych ogólnodostępnych danych z Głównego Urzędu Statystycznego, to także ankiety są brane pod uwagę, które każdy samorząd wypełnia, więc podejrzewam, że to także ma znaczenie. Ale pierwsza setka to jest bardzo dobre miejsce. To może zapytam, wykorzystując Pana obecność, o to, co to jest w ogóle ten zrównoważony rozwój miasta? Bo nie oglądają nas sami samorządowcy i to brzmi dosyć ekonomicznie i to jest takie trudne pojęcie, ale jest ono wyznacznikiem dla wszystkich samorządów. Zrównoważony rozwój miasta rozumiem poprzez to, w jaki sposób funkcjonuje miasto i w jaki sposób się rozwija. Czyli patrząc na różne dziedziny życia społecznego, życia gospodarczego miasta, nie możemy zapominać o pewnych fragmentach, elementach, które są ważne dla całej układanki. I gdy mówimy o rozwoju miasta, musimy patrzeć na cały samorząd jako całość, pokazując wszystkie dzielnice na terenie miasta i traktując je równie istotnie. Czyli całe miasto dostaje pieniądze, bo to tak naprawdę wszystko zaczyna się w budżecie miasta i poszczególne szuflady samorządu muszą dysponować środkami w miarę na wyważonym poziomie. Tak. Czyli nie oszczędzamy na kulturze, nie oszczędzamy na sporcie, na polityce socjalnej, polityce społecznej nie oszczędzamy i inwestujemy. Tak, ale także patrzymy na całą mapę miasta, dlatego że przez ostatnie kilkadziesiąt lat mieszkańcy niektórych dzielnic naszego miasta mieli wrażenie, że o ich dzielnicy się zapomniało, że ich dzielnica jest tym miastem drugiej kategorii na terenie Starachowic, że została ta dzielnica chociażby Michałów przyłączona do Starachowic wtedy, kiedy była taka potrzeba, a później o niej na lata zapomniano. To jest dzielnica, która została kiedyś przyłączona z terenu gminy Brody do miasta Starachowice. Dzięki temu Starachowice uzyskały status miasta prezydenckiego. I rzeczywiście przez kilkadziesiąt lat na tym osiedlu się za wiele nie działo. Teraz mamy inwestycje w postaci kilku dróg, które robimy wcześniej, termomodernizację szkoły, doposażenie tej placówki, wykonanie obiektu lekkoatletycznego zewnętrznego przy szkole, czyli nadrabiamy te zaległości, z którymi mieliśmy do czynienia przez kilkadziesiąt lat. Kupujemy nowy wóz strażacki dla jedynej działającej w naszym mieście Ochotniczej Straży Pożarnej właśnie na tym osiedlu. Także w tej chwili próbujemy nadrobić te zaległości, ale także sprawić, żeby mieszkańcy wszystkich części miasta mieli poczucie, że jeśli się rozwijamy, to rozwijamy wszystkie części. Na ostatnim spotkaniu, kiedy podsumowywałem 3 lata tej drugiej kadencji w samorządzie, jeden z mieszkańców podczas tego spotkania stał i powiedział, że on
jak mówiłem o tym, że zadbam o taką dzielnicę, która była najbardziej zapuszczona, zaniedbana, najbardziej zdegradowana i z największą ilością problemów społecznych, to że wszyscy myśleli, że ich oszukuję, że po prostu, no, tak jak wszyscy w poprzednich latach, opowiadam o tym, że będzie coś się działo, a tak naprawdę nic się nie wydarzy. No i sam powiedział, że w tej chwili widzą mieszkańcy tę zmianę, bo kilka budynków wielorodzinnych przedwojennych jest na tym osiedlu kompleksowo remontowanych, łącznie z wymianą stropów, z wymianą dachów, z podpięciem do sieci ciepłowniczej. I to jest właśnie dla mnie zrównoważony rozwój, czyli pamiętanie o każdym fragmencie miasta, ale także dbanie o to, żeby łączyć te sprawy nie tylko infrastrukturalne, ale także społeczne. Jeśli jedno i drugie połączymy w całość, to wtedy będziemy mieli efekt dobry. Najprawdopodobniej ta polityka już znalazła odzwierciedlenie w tym rankingu, od którego dzisiaj rozpoczęliśmy rozmowę. Natomiast za zrównoważonym rozwojem bez wątpienia idzie zrównoważony budżet miasta i już wiem, że dzisiaj rano podpisał Pan budżet na 2022 rok. Skoro o pieniądzach mowa, to mam jeszcze jedno pytanie, takie z serii edukacyjnych. Co to jest dług publiczny i czy samorząd może, powinien, czy też nie powinien mieć długów? Jak to wygląda w teorii i w praktyce? To możemy przełożyć na swoje funkcjonowanie jako obywatela, obywatelki, jako mieszkańca Starachowic, Ostrowca i każdego innego miasta. Są pewne potrzeby, które każda z nas ma, a których nie jesteśmy w stanie zabezpieczyć poprzez wypłatę, którą co miesiąc otrzymujemy. Jeśli chcemy wybudować sobie dom, to zazwyczaj nie stać nas na to, żeby zgromadzić środki własne na budowę i po prostu wydać je, wybudować dom i oddać go do użytku. Zazwyczaj potrzebujemy posiłkować się kredytem. No, instrumentem, który został stworzony dla ludzi, ale także dla samorządów. Później ten kredyt przez ileś lat musimy spłacać, ale bez niego nie mamy domu albo mieszkania. W samorządzie jest dokładnie tak samo. Jeśli chcemy zrealizować pewien zakres inwestycyjny dla samorządu, a nie mamy wystarczającej ilości środków własnych, musimy posiłkować się pożyczką, obligacjami bądź kredytem. I tak powstaje dług publiczny. W 2014 roku ponad 43 miliony zadłużenia na budżecie miasta Starachowice. W 2021 na koniec? Podobna kwota. Dokładnie, praktycznie identyczna w stosunku do tej, która była, gdy obejmowałem funkcję prezydenta miasta na koniec 2014 roku i praktycznie identyczna kwota będzie na koniec 2021 roku. Nie zadłuża Pan, ale i nie spłaca Pan. Tak. Można tak w skrócie, dużym uproszczeniu powiedzieć, bo tak naprawdę spłacamy stare kredyty, ale jednocześnie zaciągamy nowe. Jeśli jest taka potrzeba, to po prostu zaciągamy nowe kredyty, tak żeby można było inwestować. Ale co jest istotne, to wskaźnik zadłużenia w naszym przypadku spadł i to znacząco, dlatego że z roku na rok budżet miasta rośnie. Natomiast zadłużenie zostało praktycznie na niezmienionym poziomie. Dopuszczalny wskaźnik zadłużenia dla samorządów wynosi 60%. W naszym przypadku ten wskaźnik wynosi 14%. Czyli mamy jeszcze ogromną rezerwę do tego, żeby w kolejnych latach sięgać po kredyty, obligacje bądź pożyczki, jeśli będą nam potrzebne do tego, żeby realizować duży zakres inwestycji, remontów na terenie miasta. Zazwyczaj oprócz środków własnych, które generujemy z budżetu, posiłkujemy się tymi instrumentami zwrotnymi z różnych programów po to, żeby można było zapewnić maksymalnie dużo środków na wkłady własne do realizacji projektów, które są dofinansowywane z źródeł zewnętrznych, czyli środków europejskich, krajowych bądź norweskich. Przeglądając to, co się w tym momencie w Starachowicach dzieje, praktycznie w każdej tej dziedzinie coś się dzieje i przy oczywiście sposobności środków finansowych pozyskiwanych z zewnątrz, czy to unijnych, czy to chociażby z Polskiego Ładu, czy z innych programów rządowych. Panie Prezydencie, kolejne pytanie. Co Pan zrobił, że Pan odkręcił ten kurek z pieniędzmi, bo dzisiaj już w całej Polsce utarło się powiedzenie, że wziąć tyle, co Starachowice. Faktycznie dostajecie tych pieniędzy bardzo dużo. To jest przyjaźń z partią rządzącą, czy to właśnie wynika z tego, no właśnie z czego? Moja babcia kiedyś siedziała w kolejce do lekarza, to było chyba w szpitalu, i słyszała rozmowę dwóch pani. I te panie mówiły tak, jedna do drugiej. Pani wie, czemu my teraz tyle tych pieniędzy dostajemy? No nie, bo ten materek to ma wujka w Kielcach, tego Jarubasa.
i tę ciotkę w Brukseli, te róże. I dlatego tyle tych pieniędzy dostajemy. Aha. No ja mówię do babci, czy sprostowałaś? Na co się mam odzywać, jak głupie baby gadają? Teraz czasy się zmieniły. Mamy zupełnie inny okres. Teraz ma pan ciocię i wujka w Parlamencie Europejskim, tak? No to pewnie jeszcze jakiegoś wujka w rządzie. Zupełnie inna władza. Partie rządzące się zmieniły, natomiast my nadal pozyskujemy aktywnie środki finansowe z różnych źródeł i ze środków krajowych, ze środków europejskich. Więc każdy może sobie tłumaczyć na swój sposób, dlaczego akurat pozyskujemy my aktywnie te środki, i te tłumaczenia jakby czasami powodują, że mam dużo powodów do śmiechu. Natomiast dla mnie najważniejsze jest to, żeby skutecznie te środki pozyskiwać. I staram się to robić, niezależnie od tego, kto rządzi. A nad tą skutecznością jaki zespół pracuje? Bo podejrzewam, że jest sztab ludzi zaangażowanych w pisanie projektów, w analizowanie i przede wszystkim w taki research, gdzie znaleźć jakie źródło. Zespół pozyskiwania funduszy zewnętrznych składa się z 5 bądź 6 pracowników, który zrobiłem z miks pracowników, tych, którzy pracowali zanim rozpocząłem swoją pracę w Urzędzie Miejskim i zajmowali się tym tematem, pani kierownik, 2 pracownice, które już wcześniej tymi tematami się zajmowały, i 3 nowych pracowników, właściwie 2 nowych pracowników, plus moja zastępczyni, która wcześniej była pełnomocnikiem do spraw rewitalizacji, a później mianowałem ją zastępcą do spraw społecznych. Więc tak naprawdę 6 osób, które stara się pozyskiwać dofinansowania, przy czym zazwyczaj są to dofinansowania, które wskazuje, tak? Czyli wyszukuje gdzieś w internecie informacji, skąd można jeszcze na co pozyskać środki, i proszę, żebyśmy przygotowywali projekty. I nie tylko pracownicy w tym zespole pozyskują te projekty, bo jeśli znajdę informacje o dofinansowaniach, które możemy pozyskać przez nasze spółki komunalne, czy Zakład Energetyki Cieplnej, czy Przedsiębiorstwo Wodociągu i Kanalizacji, czy Centrum Usług Społecznych jako jednostka organizacyjna, czy szkoły, to wysyłam kierownikom poszczególnych jednostek bądź spółek informacje o tym, żeby przygotowali odpowiedni projekt, za którym ja później zaczynam chodzić swoimi ścieżkami, tak żeby skutecznie te środki dla miasta pozyskać. I staramy się to robić już od 7 lat. Jeżeli budzi się pan rano, to do pierwszej porannej herbaty, bo kawy pan nie pija, włącza pan internet i szuka pan, aha, tutaj dają na cyfrową gminę, tam dają z funduszu dróg samorządowych, tam dają z innego programu, tak i proszę wygląda. Bardzo, tutaj wysyłam, tak to prawda? Często zarzucam pracowników mailami wieczorami, w weekendy i w nocy. Zazwyczaj po to na maila wysyłam, żeby nie musieli odpisywać i nie widzą tego, bo na służbową skrzynkę zazwyczaj otwierają wtedy, kiedy przychodzą do pracy. Więc często pytają, czemu znowu nie spałem, tylko gdzieś tam im informacje podsyłam, ale tak naprawdę to przynosi później zamierzony efekt. I wszystko z uśmiechem, z dużą przystępnością. No bo to są powody do radości. Są powody do radości i są pieniądze płynące strumieniem do Starachowic. Ostrowiec będzie miał bardzo ważną, strategiczną inwestycję, budowę Alei Trzeciego Miasta od mostu na Kamiennej. No właśnie, to jest 90 milionów w skali całego kraju. To chyba jest jedna z najpotężniejszych inwestycji, tak dofinansowana przez rząd, blisko 90 milionów złotych. Moim zdaniem największe, jeśli chodzi o dofinansowania, które samorządy województw dostały, i patrząc pod kątem ilości mieszkańców na dane województwo, to naprawdę jest przeolbrzymi sukces z województwa świętokrzyskiego w pozyskaniu tych środków właśnie na przebudowę drogi wojewódzkiej przez miasto Ostrowiec Świętokrzyski. Także mieszkańcy Ostrowca mają ogromne powody do radości i do dumy z tego, że właśnie ten projekt zostanie zrealizowany. Powiem szczerze, że podziwiam, gratuluję i zazdroszczę pozytywnie, dlatego że droga wojewódzka przez nasze miasto jest w tragicznym stanie i tak naprawdę wymaga generalnego remontu i przebudowy. I dopiero teraz będzie wykonywana dokumentacja techniczna, uzyskiwane pozwolenia później, co za tym idzie, za zgody na realizację inwestycji drogowej, żeby w kolejnych latach dopiero można było przebudować ten główny ciąg komunikacyjny. My na remont alei od 2014 roku bardzo liczyliśmy, to wtedy powstawała już dokumentacja, wtedy miasto, samorząd, prezydent zaangażowali się w przygotowanie dokumentacji, którą finansowali, nie mówiąc już o tym, że miasto zrzekło się odszkodowania, tak, za działki. Widziałem. To też jest ponad 7 milionów złotych. Wspólnymi siłami można. W Ostrowcu aleja i ten najważniejszy trakt komunikacyjny, a w Starachowicach wiadukt. Wiadukt
trochę inne źródło finansowania, dlatego że z Polskiego Ładu staraliśmy się o to, żeby uzyskać środki, ale środki uzyskał Ostrowiec właśnie, a właściwie Zarząd Województwa na to. Jakby nie przejmując się tym, że nie uzyskaliśmy z tego źródła, złożyliśmy do innego programu wniosek o dofinansowanie. Tym razem powiat Starochowicki jako wnioskodawca występuje i realizator tego przedsięwzięcia, dlatego że w Funduszu Rozwoju Dróg maksymalne dofinansowanie, które można uzyskać, to jest 30 milionów złotych. I cieszę się, bo na liście, którą wojewoda świętokrzyski wysłał do pana premiera z rekomendacjami do dofinansowania z naszego regionu, jest właśnie budowa wiaduktu w Dolnych Starachowicach. Co prawda 30 milionów złotych w naszym przypadku to dużo i mało, dlatego że sam koszt może wynieść około 60 milionów złotych, przez co współfinansowanie przez nasze samorządy także będzie na wysokim poziomie, czyli miasto i powiat będą musiały sporo dołożyć po to, żeby ta inwestycja została zrealizowana, ale ponieważ jest to najważniejsza inwestycja drogowa w tej kadencji, w ogóle jedna z najważniejszych w historii naszego samorządu, to myślę, że warto ten ciężar ponieść wspólnie, tak, no właśnie, żeby odkorkować wspólne poniesienie ciężaru. Kto się zrzuci na ten wiadukt? Na wiadukt zrzuci się Fundusz Rozwoju Dróg, powiat Starachowicki, miasto Starachowice, ale także będziemy próbowali pozyskać środki od Polskich Kolei Państwowych. Te rozmowy także prowadziłem już wcześniej i będziemy je kontynuować po to, żeby na to finansowanie te kilka podmiotów się złożyło. Ostatnio uczestniczył Pan w takiej online lekcji, wielkiej lekcji obywatelskiej. Tam padały pytania i też jedna z odpowiedzi, na którą ja zwróciłam uwagę, właśnie o współpracy, o stykaniu się samorządów. Jak to wygląda u Was? Bo w Ostrowcu samorząd powiatowy i miejski współpracuje, uzupełnia się przy ważnych inwestycjach, takich jak chociażby remont 11 listopada i ulicy Samsonowicza, prowadzącej bądź co bądź do największego pracodawcy, czyli do Celsy. A teraz w przypadku Starachowic? U nas wygląda to podobnie. Staramy się wspierać i realizować wspólnie różnego rodzaju przedsięwzięcia. Nawet często gmina ponosi większość środków, które powinny być wydatkowane wspólnie tak naprawdę. Chociażby przykładem jest modernizacja przejść dla pieszych. Udało się pozyskać środki na modernizację i poprawę bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych na drogach powiatowych na terenie miasta i 100% wkładu własnego do tego przedsięwzięcia zabezpieczyła gmina. W tej chwili po przetargach trzeba dokładać. Mam nadzieję, że powiat coś od siebie dołoży, tak żeby nie było tak, że gmina w 100% finansuje te inwestycje. To czemu się tak Pan bardzo zdenerwował, jeżeli zarzucono nepotyzm w starostwie powiatowym? No właśnie dlatego, że wiele rzeczy, które się dzieją w naszym mieście czy w powiecie, jest kojarzonych bezpośrednio ze mną. I w momencie, kiedy na ulicy od osoby, no można powiedzieć obcej, no bo w żaden sposób ze mną nie jest spokrewniona, nie jakoś bliżej zaprzyjaźniona, dowiaduje się o pewnych sytuacjach, które moim zdaniem nigdy nie powinny mieć miejsca i zatrudnieniach, które także nie powinny mieć miejsca, no to jest mi po prostu po ludzku przykro, że ludzie, którym zaufałem, ludzie, którym powierzyłem ważne stanowiska politycznie, wskazując ich na te funkcje, zawiedli moje zaufanie. I to jest no, dla mnie po ludzku przykre. Reakcja była natychmiastowa. Jaki jest finał? Finał jest taki, że część osób zrezygnowała z pracy w tych jednostkach, w których tę pracę rozpoczęła. Część osób zrezygnowała z piastowanych stanowisk, które zajmowały. No i te ruchy dalej będą kontynuowane, dlatego że to nie koniec. Ta wielka lekcja obywatelska. Zatrzymajmy się jeszcze na chwilę. Czyj to był pomysł i dlaczego Pan się przyłączył? Wiem, że Pan jest aktywny w mediach społecznościowych. Tutaj w tych rankingach zdecydowanie pierwsza piątka, a czasami nawet trójka. Ta wielka lekcja obywatelska, czemu to służyło? Czemu służą tego typu akcje i jakie pytania tam padają? Wielka lekcja obywatelska była pomysłem Związku Miast Polskich, ale także kilku stowarzyszeń zrzeszających samorządy w Polsce po to, żeby przed Świętem Niepodległości przybliżyć obywatelom, jak funkcjonują samorządy w Polsce, z czego są finansowane, w jaki sposób działają, ale także, żeby to była bezpośrednia możliwość kontaktu obywateli z włodarzami poszczególnych samorządów. Zgodziłem się wziąć w tym udział, dlatego że stale spotykam się z mieszkańcami właśnie w takiej formule online, czyli jeżdżę po mieście i odpowiadam na pytania internautów, spotykam się z gabinetu i także odpowiadam na pytania internautów, więc dla mnie jakby to kolejna okazja do tego, żeby się spotkać z mieszkańcami Starachowic, ale nie tylko, bo też tymi wszystkimi, którzy obserwują mój publiczny profil na Facebooku i odpowiedzieć na pytania, które ich nurtują. Tych pytań było dużo, bo kilka
z tego co pamiętam, około setki komentarzy, nawet chyba ponad 100 komentarzy i informacji, które dopłynęły i w drugą stronę popłynęły. A lekcja była o tyle wyjątkowa, że udało mi się zaprosić do wspólnego odpowiadania na pytania kolegę, który jest burmistrzem miasta i gminy Ostrzeszów, który także ze mną odpowiadał na pytania zainteresowanych. Także ten przekaz tym razem nie był tylko ode mnie, ale także z gminy mniejszej, innej części Polski. Skoro zaczęliśmy o budżecie, o długu, to zapytam tak, czy w tych pytaniach mieszkańcy powiatu starachowickiego pytają w ogóle o zadłużenie miasta? Czy dla nas to ma jakiekolwiek znaczenie, czy miasto jest zadłużone, czy nie jest zadłużone? Jakie to ma przełożenie? Bo dla samorządowca to jest podstawa, prawda? Budżet, analiza budżetowa, no i właśnie te kredyty. A mieszkańcy jak do tego podchodzą? Nie pytają, nie zwracają na to uwagi, ale przypomniało mi się, gdy pracowałem w innym miejscu, pani redaktor już wtedy mnie gdzieś tam mogła poobserwować, tu nawet w Ostrowcu Świętokrzyskim, zajmowałem się termomodernizacjami budynków wielorodzinnych i pamiętam takie pytanie pani, która miała już grubo po 80 i zapytała na tym spotkaniu, no co będzie z kredytem, który zaciągnie jej wspólnota, jeśli ona umrze? Kto będzie spłacał ten kredyt? No i powiedziałem, że zapewniam panią, że pani w tym momencie, gdyby tak się stało, że pani niestety odejdzie z tego świata, nie będzie musiała tego kredytu spłacać i można spać spokojnie. Oczywiście wszyscy się wtedy na tym spotkaniu wspólnoty mieszkaniowej śmialiśmy. Oczywiście mieszkańcy zagłosowali za uchwałą, która pozwoliła na to, żeby wykonać kompleksową termomodernizację budynku, a środki na ten cel pochodziły nie z podniesionych czynszy, tylko ze zmniejszenia stawki za centralne ogrzewanie i zwiększenia na fundusz remontowy. Jedno weszło w drugie. I tak naprawdę mieszkańcy nie odczuli wzrostu opłat, a z drugiej strony mieli budynek, który był kompleksowo wyremontowany. I w przypadku samorządów staram się stosować podobne metody, czyli w taki sposób manewrować finansami samorządu, żeby mieszkańcy widzieli każdego dnia zmiany na lepsze. Na co Starachowice nie mają pieniędzy? No, ostatnio pani skarbnik powiedziała, że tak dobrej sytuacji finansowej jeszcze nie mieliśmy, więc jest mnóstwo rzeczy, na których nie mamy pieniędzy, bo chcąc zrobić wszystko, co mam w głowie i gdzieś tam widzę potrzebę, żeby to zrealizować, no to to takich tematów są setki. To jest wiele kilometrów dróg, które chciałbym wyremontować. To jest doposażenie placówek oświatowych w jeszcze lepsze, nowocześniejsze sprzęty. To jest dalsza rewitalizacja przestrzeni publicznych. To jest wyposażenie i modernizacja bazy sportowej. Marzeń, planów i pomysłów na to, jak wydałbym pieniądze, gdybym miał ich więcej dla miasta, jest bardzo, bardzo dużo, ale zawsze staram się mierzyć siły na zamiary. Dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Dziękuję Państwu za udział w naszej dyskusji. Do zobaczenia.